Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Witaj na stronie sklepu punktmeblowy.pl. W poprzednim odcinku pokazałem Ci, jak dobrze nazywać produkty w swoim sklepie i jak doszukiwać się słów kluczowych na strony produktowe. Tylko z tymi stronami produktowymi jest jeden problem. Zobacz jaki. Jestem w tym momencie w dokumencie z metatagami i zobacz, tak naprawdę sklep punktmeblowy.pl jest bardzo mały. Zobacz, strony oznaczone jako produkt. Mam ich dokładnie 55. Ja mam tylko 55 stron produktowych i na te wszystkie strony produktowe ręcznie doszukiwałem się słów kluczowych. Ale Ty, jeżeli posiadasz swój sklep internetowy i posiadasz kilka tysięcy produktów w swoim sklepie, to zwyczajnie nie będziesz miał czasu, aby ręcznie doszukiwać się słów kluczowych na strony produktowe. Więc tak naprawdę masz dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że po prostu zwyczajnie nic nie robisz, tylko dobrze nazywasz swoje strony produktowe w sklepie i czekasz, aż te strony produktowe zaczną pojawiać się na różne zapytania wysoko w wyszukiwarce Google i dopiero po kilku miesiącach zaczniesz sobie optymalizować wybrane strony produktowe. Druga opcja jest taka, że doszukujesz się słów kluczowych tylko na te produkty, na których Ci najbardziej zależy. Czyli załóżmy, chcesz sprzedawać sobie uniwersalne wieszaki podwójne Reconstruction z hakiem 100 mm i tak naprawdę skupiasz się tylko na tych stronach produktowych, na których Ci naprawdę zależy, na których masz dobrą marżę i na których zwyczajnie będziesz dobrze zarabiał. I teraz chciałbym pokazać Ci taki skrócony sposób doszukiwania się słów kluczowych, aby ominąć te wszystkie zbędne narzędzia SEO. Możesz to tak naprawdę przyspieszyć. Ten proces doszukiwania się słów kluczowych będzie troszkę gorszy, ale także będziesz mógł sobie szybko doszukiwać słów kluczowych na wybrane strony produktowe. Więc teraz chciałbym pokazać Ci także na tym samym przykładzie strony z wieszakiem warsztatowym Reconstruction na klucze płaskie. Pokazałem Ci ten dłuższy sposób doszukiwania się słów kluczowych. Teraz pokażę Ci ten krótszy sposób, czyli kopiuję sobie dokładnie ten adres URL i przechodzę do narzędzia Google Search Console. Przechodzę do wersji strony z HTTPS, ponieważ punktmeblowy.pl jest na protokole HTTPS, więc tutaj wchodzimy do tej wersji. Wchodzimy do analityki wyszukiwania, przechodzimy do zakładki strony i tutaj możemy sobie rozwinąć za ostatnie 90 dni. Wtedy będziemy mieli znacznie więcej słów kluczowych za ostatnie 90 dni i tutaj możemy filtrować według adresów. I wklejamy tutaj adres URL zawierający właśnie tą stronę produktową z wieszakiem warsztatowym Reconstruction na klucze płaskie. Czyli filtrujemy i mamy tutaj jeden adres URL do tej naszej strony produktowej, wieszak warsztatowy Reconstruction na klucze płaskie. Klikamy na tą stronę i przełączamy się na zakładkę zapytania. Możemy sobie, jak widzisz, dwa zapytania pobrać do Excela. Mamy także darmową sprawdzarkę pozycji słów kluczowych w tym narzędziu. W tym narzędziu 999 fraz kluczowych możemy za darmo analizować. To jest tak naprawdę średnia pozycja za ostatnie 90 dni. Te frazy kluczowe, które chcemy wybrać do optymalizacji strony, możemy pobrać do Google Docsa albo do pliku CSV. Ja wybiorę Google Docsa. Mogę sobie te dwie frazy szybko teraz pobrać do swojego Excela. I to jest tak naprawdę pierwszy sposób. Na bazie naszej strony wychwyciliśmy słowa kluczowe, które Google już wykryło, że nasza strona pojawia się w wynikach wyszukiwania właśnie na te dwa zapytania. Drugi sposób to jest analiza konkurencji, czyli na przykład wklejamy jedno ze słów kluczowych, które uważamy, że jest mocno konkurencyjne, czyli ja w tym momencie wybrałem opcję wieszak na klucze płaskie, wkleiłem je tutaj do wyniku wyszukiwania i mam tutaj strony konkurencyjne. Na przykład Allegro, mamy tutaj jakąś stronę narzędzia sklep. Możemy sobie także uruchomić stronę konkurencyjną reconstruction.pl i tutaj możemy do wyszukiwarki wpisać wieszak, ponieważ chcemy zobaczyć, na jakie słowa kluczowe rankuje nam konkurencja. Czyli przechodzimy sobie do narzędzia Zenuto, wklejamy adres strony głównej konkurenta i możemy sobie całego konkurenta przeanalizować. Możemy zobaczyć, na jakie słowa kluczowe rankuje nam konkurencja. Możemy sobie sprawdzić zakładkę pozycję i możemy tutaj, zobacz niżej, wybrać opcję filtry, uwzględnij adres URL, dopasowanie ścisłe i wartość. Wklejamy tutaj cały adres URL strony produktowej konkurenta i wklejamy.
Klikamy zastosuj i tak naprawdę zobacz, mamy cztery słowa kluczowe od konkurencji zaczerpnięte, czyli teraz sobie kopiujemy te słowa kluczowe do swojego roboczego notatnika. I oczywiście te frazy kluczowe także możesz sobie wyeksportować. Tutaj masz opcję eksportuj do pliku CSV, jeżeli tych fraz masz znacznie więcej. Ja je szybko teraz sobie pobrałem do notatnika i te wszystkie słowa kluczowe pobrane ze stron konkurencyjnych mogę już wkleić do planera słów kluczowych. Tutaj oczywiście możesz przeanalizować większą ilość stron konkurencyjnych analogicznie do przykładu, który tutaj Ci pokazałem ze stroną reconstruction.pl. Więc teraz kopiujemy sobie te słowa kluczowe i wklejamy je do planera, aby pobrać sobie potencjał wyszukiwań tych słów kluczowych. Zobacz, mamy trzy słowa kluczowe, które możemy wykorzystać do tworzenia tytułów, nagłówków H1 i meta description. Dlatego możesz przełączyć się tutaj na zakładkę frazy kluczowe. To jest właśnie ta strona. Zobacz, że ja tutaj mam znacznie więcej tych fraz, ponieważ poświęciłem znacznie więcej czasu na doszukiwanie się słów kluczowych. Ale tak naprawdę szybkim sposobem wybraliśmy sobie trzy najważniejsze słowa kluczowe, pod które możemy stworzyć tytuł, H1 i meta description. Więc jeżeli nie masz czasu, możesz zrobić to właśnie w sposób, który Ci przed chwilą przedstawiłem i pokazałem. A jeżeli masz tych stron produktowych znacznie więcej, masz kilka tysięcy produktów, to możesz zwyczajnie tylko i wyłącznie skupić się na tych produktach, na których Ci najbardziej zależy w pierwszej kolejności, lub całkowicie pozostawić w spokoju te wszystkie strony produktowe. I pokażę Ci w kolejnych odcinkach, jak automatycznie zoptymalizować sobie wszystkie strony produktowe, bo zobacz, ja tutaj ręcznie doszukiwałem się słów kluczowych na strony produktowe, zajęło mi to wiele czasu, a Ty tak naprawdę będziesz mógł zautomatyzować sobie proces optymalizacji stron produktowych, o których dowiesz się w kolejnych nagraniach. Dlatego jeżeli masz kilka tysięcy stron produktowych w swoim sklepie, to tak naprawdę możesz zautomatyzować proces optymalizacji stron produktowych. Mam nadzieję, że ten skrócony sposób doszukiwania się słów kluczowych na strony produktowe bardzo Ci się przyda. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.